Operacja Paperclip to taki powojenny casting Stanów Zjednoczonych mający na celu wyselekcjonowanie z całej masy zbrodniarzy wojennych naukowców III Rzeszy, którym dla tak zwanej słusznej sprawy pozwolono spełnić amerykański sen w USA. Oto kilka gwiazd owej operacji. Numer 5. Otto Ambros był chemikiem zatrudnionym w IG Farben przy tworzeniu broni chemicznej. Osobiście nadzorował budowę fabryk, przy której pracowali więźniowie z Auschwitz. W 1951 roku został zwolniony z więzienia i ściągnięty do USA, gdzie podpisał kontrakt z Departamentem Energii. Amerykanie zwrócili mu jego majątek. Numer 4. Arthur Rudolph, dyrektor Mittelwerk, podziemnej fabryki rakiet V2. Pod jego rządami zmarło około 20 tysięcy niewolniczych pracowników. Większość z głodu, wycieńczenia lub w wyniku pobicia. Został jednym z czołowych naukowców NASA i ojcem rakiety Saturn. Numer 3. Dr Hubertus Strugold. Badania prowadził na dzieciach w wieku od 11 do 13 lat. Testował wytrzymałość ludzi na zamrożenie i niedobór tlenu. W USA został dyrektorem Departamentu Medycyny Kosmicznej. Numer 2. Dr Kurt Blom. Testował szczepionki na wcześniej zainfekowanych więźniach obozów koncentracyjnych. Eksperymentował także z sarinem i tabunem, rozpylając te gazy z samolotów wprost na swoje ofiary. Trafił do amerykańskiej armii jako specjalista od broni biologicznej. I wreszcie numer 1. Werner von Braun. Projektant rakiety V2, pierwszego sprawnego pocisku balistycznego. Został jeden z najsłynniejszych naukowców założycieli NASA. Zabrał Amerykę na Księżyc, stał się bogaty i szanowany, a także spełnił wszystkie swoje dziecięce marzenia. Jak widać, niektórym potworom zbrodnia popłaciła. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o całej tej operacji. Adieu.